Dzień dobry, jest godzina 10:00, to dla nas znak, że należy rozpocząć. Mam wielką przyjemność przywitać Państwa w swoim imieniu oraz w imieniu nieobecnej dzisiaj pani dr Beaty Bugajskiej, która jest na stażu naukowym w Hiszpanii. Co prawda już dzisiaj wraca. Oczywiście w imieniu pani doktor bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Tradycją pozdrawiamy panią dr Beatę Bugajską. Tradycją jest zaprosić Państwa na wykład, na spotkanie z nauką. Dzisiaj mam wielką przyjemność zaprosić Państwa do wysłuchania wykładu pani doktor habilitowanej Elżbiety Magiery, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Nie mogę nie powiedzieć Państwu, że pani doktor Elżbieta, a tak naprawdę dla mnie Ela, jest przyjaciółką moją od wielu, wielu lat. Miałam przyjemność w jednym pokoju prowadzić spotkania ze studentami i dydaktykę i bardzo Elu dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Państwa natomiast chcę zaprosić do wysłuchania wykładu pani profesor. Są w kalendarzu takie daty, różne daty. Nie zawsze umiemy tak precyzyjnie odczytać ich znaczenie. Jedną z takich dat jest 14 października. Co roku w kalendarzu jest ta data. Ale czy każdy z nas umie rozszyfrować jej znaczenie? Kiedyś, gdy byliśmy uczniami, chodziliśmy do szkoły i wtedy tego dnia najczęściej mieliśmy kwiatek albo jakąś słodycz dla naszego nauczyciela. I kiedyś ten dzień nazywał się Dniem Nauczyciela. Od niedawna ten 14 października nazywany jest Dniem Edukacji Narodowej. Dlaczego? To jest pytanie, które jest jednocześnie tytułem wykładu pani profesor, na który teraz bardzo serdecznie zapraszam. Dodam tylko starym zwyczajem, że wykład, który usłyszymy, jest realizowany w ramach projektu Edukacja do Potęgi Senior. Ten projekt jest współfinansowany z budżetu województwa zachodniopomorskiego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych na lata 2014-2020. Już teraz oddaję głos pani profesor i również jestem ciekawa, jak zostanie rozwikłana zagadka dnia 14 października. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję pani doktor Ilonie Kość, mojej koleżance i przyjaciółce, za zaproszenie do tak wspaniałego gremium, które tutaj dzisiaj przede mną się znajduje. Temat mojego wykładu, dlaczego 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Tak jak pani doktor Ilona Kość powiedziała, szkoła, życie szkolne, szanowni państwo, jest wpisane w naszą codzienność. Najpierw my jako dzieci i młodzież chodziliśmy do szkoły, potem nasze dzieci chodziły do szkoły, a w końcu i pewnie państwa wnuki również i prawdopodobnie moje również będą chodzili do szkoły. Jest taki dzień, powiedziała pani doktor Ilona Kość, dzień, w którym dzieci, młodzież składają nauczycielom życzenia. Ten dzień to 14 października. Dlaczego ta data, proszę Państwa? Jaka jest historia dnia 14 października? Otóż w 1957 roku odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego i tam właśnie po raz pierwszy stwierdzono, ogłoszono, że 20 listopada będzie to Dzień Święto Nauczyciela. Z biegiem czasu, rok przed 200. rocznicą powstania Komisji Edukacji Narodowej, czyli w 1972 roku, proszę Państwa, ogłoszono ustawowo, że dzień 14 października będzie Dniem Nauczyciela. I oto ten dzień 14 października kojarzymy najczęściej właśnie z tą starą nazwą Dzień Nauczyciela. Ale oto w roku 1981 w styczniu uchwalono nową ustawę, tak zwaną Kartę Nauczyciela, a być może tutaj wśród Państwa również są nauczyciele, którzy podlegali właśnie tej ustawie, Karcie Nauczyciela.
I w karcie nauczyciela zaznaczono i zmieniono nazwę, że dzień 14 października będzie Dniem Edukacji Narodowej, świętem wszystkich nauczycieli, dniem dzisiaj wolnym od zajęć szkolnych, w których odbywają się spotkania nauczycieli, w których odbywają się odznaczenia nauczycieli medalem Komisji Edukacji Narodowej. Proszę Państwa, czy dzień 14 października jest tylko specyficznym dniem, świętem nauczycieli w Polsce? Nie. Również w wielu krajach Europy i świata ten dzień jest obchodzony jako święto nauczycieli. A zatem, co się takiego stało, że oto 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej? Ja dzisiaj pragnę Państwa zaprosić na wycieczkę historyczną, na wycieczkę do XVIII wieku, w którym to właśnie XVIII wieku została powołana do życia Komisja Edukacji Narodowej. Jej dorobek i jej osiągnięcia sprawiły, że właśnie po 200 latach, a więc w roku 1973 i rok wcześniej, zaczęto doceniać właśnie ten dorobek i ustalono 14 października Dniem Nauczyciela. A na marginesie warto dodać, że oto właśnie w 1973 roku powstała również uchwała sejmowa, która miała wprowadzić reformę edukacji, zmienić system szkolny w Polsce. I być może niektórzy z Państwa pamiętają, że oto w latach 70. był pomysł na upowszechnienie szkoły średniej w Polsce poprzez wprowadzenie dziesięciolatki, która tak na marginesie była również w naszych krajach ościennych, a zatem w dawnym Związku Radzieckim, w Republice Demokratycznej Niemieckiej. Ale wracamy do Komisji Edukacji Narodowej. A zatem, proszę Państwa, co zadecydowało w XVIII wieku, że Komisja Edukacji Narodowej powstała? Otóż, proszę Państwa, powstanie Komisji Edukacji Narodowej było procesem niezwykle złożonym. Zadecydowały o tym zarówno przesłanki wewnętrzne, czyli polskie, oraz przesłanki zewnętrzne, czyli zachodnioeuropejskie. Te przesłanki wewnętrzne polskie to są pewne zjawiska, pewne prądy intelektualne, społeczne, które właśnie zadziały się, mówimy o zewnętrznych, w Europie Zachodniej. Co to takiego było? Otóż po pierwsze była to filozofia francuskiego oświecenia. Voltaire, Diderot, Jan Jakub Rousseau tworzą, proszę Państwa, nowy pogląd na świat. Tworzą nową filozofię, która w wieku XVIII zaowocowała tym, że zaczyna się zmieniać patrzenie na szkołę, ucznia, nauczyciela. Zaczyna się zmieniać również patrzenie na wychowanie, na programy nauczania. Proszę Państwa, filozofia oświecenia nie jest monolitem jednorodnym. W skład filozofii oświecenia wchodziły wielorakie kierunki. Oczywiście naturalizm, którego twórcą był obecny tutaj na obrazie Jan Jakub Rousseau. Proszę Państwa, twórca Rousseau, twórca Emila, czyli o wychowaniu Heloizy i nowej Heloizy, to są jego prace, wskazuje na to, że wychowanie dziecka ma być procesem powiązanym z naturą, że dziecko tego tytułowego Emila należy wywieźć daleko za miasto, należy go tam na łonie natury, zgodnie z prawami natury wychowywać, że należy uwzględnić fazy rozwoju dziecka, a zatem było to zupełnie inne patrzenie na dziecko, na jego rozwój, na wychowanie niż w poprzednich latach. Oprócz naturalizmu pojawiają się inne kierunki w tej wielkiej filozofii oświeceniowej, która odegrała ogromną rolę w oświacie, mianowicie utylitaryzm. Utylitaryści piszą, że człowiek szczęśliwy to taki, który człowiek jest potrzebny w społeczeństwu. Proszę zobaczyć, jakże my czasami również czujemy się niepotrzebni, w związku z tym mniej szczęśliwi. A więc to jest wyznacznik naszego szczęścia. Ale z drugiej strony utylitaryzm oznaczał również to, że szkoła będzie powiązana z życiem, że uczniowie w szkole będą się uczyli praktycznych wiadomości, a nie oderwanych od życia treści.
Kolejny nurt w filozofii oświecenia to znany już wcześniej racjonalizm wprowadzony przez Kartezjusza, który twórcą jest hasła cogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem, oznaczającego poznanie świata poprzez rozum. Rozum jest drogą do poznania świata. Refleksja, rozważania rozumowe są istotne w procesie nauczania i uczenia się. Innym nurtem był sensualizm, proszę Państwa, sensory to zmysły, oznaczający, że świat poznajemy właśnie drogą zmysłową, czyli wszystko to, co zobaczę, dotknę, doświadczę, jest najprostszą drogą poznania świata. I proszę Państwa, kolejny nurt to empiryzm od angielskiego twórcy Franciszka Bacona, który stwierdzał, że świat należy poznać poprzez doświadczenie, poprzez dotknięcie rzeczywistości, doświadczenie jej. Wtedy właśnie szkoła oddziaływuje lepiej na ucznia. I oczywiście encyklopedyzm. Oto we Francji powstaje pierwsza w Europie i na świecie wielka encyklopedia francuska, której twórcą jest między innymi Diderot, Jean-Jacques Rousseau, a więc encyklopedia, która normuje całą wiedzę, która sprawia, że ta wiedza jest zebrana w jednym miejscu. I proszę Państwa, te nurty filozofii francuskiej, znanej w Polsce oczywiście, legły u podstawy powstania Komisji Edukacji Narodowej. Komisja Edukacji Narodowej w swojej twórczości, w swojej praktyce uwzględniła wszystkie wymienione przeze mnie nurty. Co jeszcze było podstawą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej? Proszę Państwa, w Europie Zachodniej pojawia się doktryna fizjokratyzmu. Fizjokratyzm to była doktryna społeczno-ekonomiczna, według której bogactwem państwa jest rolnictwo. Merkantylizm twierdził, że bogactwem państwa jest przemysł, ale Polska, kraj rolniczy, długo jeszcze będzie krajem rolniczym, uważa, zgodnie zresztą ze wskazaniami Europy Zachodniej, że bogactwem kraju jest rolnictwo. Ale kiedy to rolnictwo będzie dla nas bogactwem? Ano wtedy, proszę Państwa, kiedy chłop będzie oświecony. A zatem co robią fizjokraci? Zakładają na wsi szkółki ludowe, wprowadzają kulturę, higienę, wprowadzają nowinki techniczne, wówczas również takie były, które pozwoliłyby podnieść tę kulturę życia, uprawy roli i sprawiły, że wieś polska podniesie się. Fizjokraci w Polsce i fizjokratyzm był bardzo znany. Ponadto przyczyną powstania Komisji Edukacji Narodowej było dążenie do unarodowienia oświaty. Co to jest takiego? Przez wieki Państwo być może wiecie, że szkoła była łacińska, kosmopolityczna, że język narodowy raczej był nieużywany w szkole. Istniejące do XVIII wieku kolegia jezuickie uczyły przecież po łacinie. A zatem, zgodnie również z filozofią oświecenia, pojawia się taka tendencja, która mówi następująco. Szkoła ma być oparta na języku ojczystym. Szkoła ma uczyć kultury ojczystej. Szkoła ma uczyć literatury ojczystej, proszę Państwa. Szkoła ma kształtować poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu. Proszę zobaczyć, jakże to aktualne i dzisiaj są hasła, które były w XVIII wieku formułowane przez Komisję Edukacji Narodowej. Oprócz dążenia do unarodowienia oświaty, hasła filozofii oświeceniowej wskazują na pewne kierunki w modernizacji, reformowaniu tej oświaty. Do XVIII wieku szkolnictwo jest pod opieką zakonów najczęściej. Zakon jezuitów, pijarów, były to zakony prowadzące szkoły średnie. A oto w XVIII wieku pojawia się tendencja do tego, żeby szkoła znajdowała się pod opieką państwa, żeby była placówką świecką, żeby nauczyciel był pracownikiem państwowym. Wiemy, dzisiaj to również jest urzędnikiem państwowym. A zatem proszę zobaczyć, jakże aktualne i ważne hasła powstają w XVIII wieku. Ale oprócz tej płaszczyzny szeroko zarysowanej przeze mnie, co naprawdę bezpośrednio sprawiło, że oto powstała Komisja Edukacji Narodowej?
Proszę Państwa, w lipcu 1773 roku papież Klemens XIV rozwiązał zakon jezuitów. Skoro rozwiązał zakon jezuitów, a jezuici w całej Europie prowadzili ponad 800 kolegiów, w Polsce również, w każdym mieście wojewódzkim, w każdym mieście powiatowym było kolegium jezuickie. A zatem mamy oto taką sytuację. Są szkoły, są nauczyciele, są uczniowie, ale brakuje instytucji, która by tym wszystkim zawiadywała. I proszę Państwa, w tę lukę po zakonie jezuitów weszła właśnie Komisja Edukacji Narodowej jako instytucja nadrzędna, która przejęła, i stąd miała dobry start działania, przejęła częściowo majątek jezuicki, a zatem szkoły, budynki, majątek, ale także nauczycieli, tych eks-jezuitów, bo fizycznie przecież nauczyciele istnieli, tylko papież skasował ich zakon. To były przesłanki zachodnioeuropejskie, które pozwoliły na funkcjonowanie Komisji Edukacji Narodowej, czyli owe przesłanki zewnętrzne. A teraz, proszę Państwa, jakie były przesłanki wewnętrzne, te nasze polskie rodzime, które doprowadziły do tego, że oto 14 października 1773 roku powstaje Komisja Edukacji Narodowej. Po pierwsze, proszę Państwa, pierwszy rozbiór Polski. Pierwszy rozbiór Polski dokonany w 1773 roku, a oto mamy grafikę przedstawioną, miedzioryt na planszy, który ukazuje trzech władców zaborczych rozdzierających mapę Polski, a nad nimi Fama, która trąbi na trąbce i ogłasza światu tę oto straszną wiadomość, że Polska jest rozebrana. W części centralnej tego miedziorytu znajduje się król Polski z taką, Stanisław August Poniatowski, z taką przechyloną, nieco spadającą koroną, a zatem symbolizującą upadek państwa polskiego. Proszę Państwa, dlaczego ten rozbiór tak wpłynął na właśnie orzeźwienie, zmianę myślenia ludzi? Otóż okazało się, że wzięto sobie pod uwagę słowa Feliksa Oraczewskiego, który właśnie na Sejmie w 1773 roku powiedział znane następujące słowa, mianowicie: trzeba nam ludzi zrobić Polakami, a Polaków obywatelami. I proszę Państwa, te słowa Oraczewskiego wzięto sobie do serca. Komisja Edukacji Narodowej najpierw chciała wychować Polaka, potem obywatela. Wiek XVIII cechuje się wołaniem o wychowanie obywatelskie. Chciałoby się powiedzieć, że wiek XXI również powinien cechować się o wychowanie, cechować się i dążyć do wychowania narodowego i obywatelskiego. Proszę Państwa, a zatem co z tego wynikało? Okazuje się, że narzędziem reformowania Polski ma być oświata, ma być wychowanie nowego pokolenia, opartego na dobrych wzorach właśnie narodowych, obywatelskich. Ważną przyczyną wewnętrzną powstania Komisji Edukacji Narodowej były dotychczasowe tradycje oświatowe. Między innymi, proszę Państwa, tradycje związane z działalnością i osobą księdza Stanisława Konarskiego, który żył w latach 1700-1773, umarł w maju, nie doczekał 73 roku, oczywiście nie doczekał powstania komisji. Ale dlaczego on był taki ważny, Konarski? Światły PR, wychowany, wykształcony w Europie Zachodniej, w Kolegium Nazarenum we Włoszech, znający doskonale filozofię oświecenia, przyjechał do Polski i pokazuje królowi, szlachcie, możnowładztwu potrzebę reformowania oświaty. Zakłada w 1740 roku w Warszawie znaną szkołę, Collegium Nobilium. Oto współczesny gmach Collegium Nobilium, w którym dzisiaj mieści się Akademia Teatralna. Proszę Państwa, szkołę dla przyszłych polityków, dla przyszłych rządców Polski, w której pokazuje, jak ma być wychowana elita, która rządzi krajem.
niezwykły człowiek, niezwykła jego wartość wniesiona do reformowania oświaty, gdzie jego ideał wychowawczy pokazuje, że człowiek ma być uczciwy i dobry obywatel. Te dwa komponenty, elementy ze sobą sprzęgnione, człowiek uczciwy i dobry obywatel, dają dopiero całkowity ideał wychowawczy. A zatem Komisja Edukacji Narodowej odwołuje się do osiągnięć Konarskiego, do tego, że wprowadził język polski do Collegium Nobilium, do tego, że wprowadza przedmioty matematyczno-przyrodnicze, że wprowadza nowe rozwiązania typu teatr szkolny, wycieczki szkolne, prowadził do Sejmu na obrady uczniów swoich wychowanków, żeby zobaczyli, nauczyli się, jak powinno obradować, słuchać, rozmawiać, dyskutować. Oprócz Collegium Nobilium i reformy Konarskiego, bardzo ważną rolę odegrała w historii polskiej oświaty druga szkoła, mianowicie Szkoła Rycerska, Korpus Kadetów, założony w 1756 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Korpus Kadetów, Szkoła Rycerska, czyli szkoła dla oficerów, była pierwszą świecką państwową szkołą w Polsce. A oto książę Adam Czartoryski, który był komendantem tej szkoły i który napisał katechizm rycerski, czyli zbiór zasad mówiących o tym, jak powinno się zachowywać, jakim człowiekiem powinien być oficer. Człowiekiem honoru, człowiekiem również sprawiedliwym, człowiekiem prawdomównym, przede wszystkim dobrym obywatelem i człowiekiem odważnym, dobrym przyjacielem. Proszę Państwa, do tych przesłanek również tutaj mamy, przepraszam, na obrazie Pałac Kazimierzowski, w którym mieściła się właśnie szkoła rycerska. Do przesłanek polskich należy również cała epoka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, tę epokę nazywamy epoką stanisławowską, a zwłaszcza zwracamy uwagę na ruch umysłowy, który rozwinął się w epoce stanisławowskiej. Otóż był to czas, proszę Państwa, rozwoju nauki, słynne obiady czwartkowe. Był to czas rozwoju teatru. Wojciech Bogusławski w Warszawie zakłada Teatr Narodowy. Był to czas, proszę Państwa, zakładania bibliotek, a więc był to czas ożywienia umysłowego w pierwszej Rzeczypospolitej, w drugiej połowie XVIII wieku. Ponadto obok króla powstaje tak zwany obóz reform, który proponuje i zaczyna wprowadzać reformy Sejmu, skarbu, wojska i także właśnie reformy oświaty. A zatem, proszę Państwa, te przyczyny zadecydowały o powstaniu Komisji Edukacji Narodowej. Czym była komisja, proszę Państwa? Oczywiście była instytucją powołaną przez króla. Była instytucją zatwierdzoną przez Sejm, czyli działała legalnie. Była, proszę Państwa, dzisiaj możemy powiedzieć, Ministerstwem Oświaty. Ale co istotne i co ważne, to było to pierwsze ministerstwo zarówno w Europie, jak i w Polsce, ale i na świecie. A zatem rzeczywiście, proszę Państwa, tutaj na arenie europejskiej i międzynarodowej możemy być dumni z osiągnięć oświatowych drugiej połowy XVIII wieku. Zatem była to pierwsza świecka, centralna władza szkolna, również państwowa władza szkolna. Na Sejmie zatwierdzającym powołanie Komisji Edukacji Narodowej powołano zespół pierwszych komisarzy, polityków, którzy zarządzali tym Ministerstwem Oświaty. Proszę Państwa, to byli znani ludzie i znane nazwiska. To były ważne nazwiska w Polsce. Dwóch biskupów, Ignacy Masalski, Michał Poniatowski, brat króla, August Sułkowski, książę. Mamy Ignacego Potockiego, Czartoryskiego, Zamojskiego. Kim byli ci ludzie, że oni byli tacy ważni wówczas? Proszę Państwa, były to przede wszystkim ważne nazwiska, bo znane. Byli to ludzie bogaci, książęta, biskupi, kanclerze, proszę zobaczyć. Byli to ludzie wykształceni, znający omawianą wcześniej przeze mnie filozofię oświecenia, znający fizjokratyzm. I łączyła je jeszcze jedna rzecz, mianowicie byli to ludzie, którym zależało na reformowaniu oświaty. Oni wiedzieli, że trzeba właśnie ludzi zrobić Polakami, a Polaków obywatelami.
Proszę Państwa, pierwszy akt prawny komisji, który został ukazany 10 dni po powstaniu jej, nazywał się Uniwersał. Uniwersał zatem był takim aktem formalno-prawnym skierowanym zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i do kierowników, rektorów, dyrektorów szkół. Dzisiaj mamy środki masowego przekazu, więc na bieżąco mamy informację, co się dzieje w świecie, w kraju, w każdym w zasadzie zakątku świata. Wówczas uniwersał był odczytany z ambon, bo tym środkiem masowego przekazu była ambona. A zatem na ambonach odczytano, że oto powstała komisja. Odczytano, kto wchodzi w skład komisji. I proszę Państwa, odczytano, czemu ma służyć komisja. Jaki jest cel powstania? Ano tym celem, jeszcze raz się powtórzę, było dążenie do tego, do wychowania dobrego obywatela, do wychowania Polaka, patrioty posiadającego tożsamość narodową. Jednocześnie w tym uniwersale ukazywano, że oto szkoła jest podstawowym filarem, podstawowym fundamentem funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Tak jak być może Państwo budowaliście dom i wiadomo, że budowanie domu zaczynamy od fundamentu. On jest najważniejszy, bo trzyma całą konstrukcję domu. Tak samo właśnie i w tym państwie polskim wskazywano, że tym fundamentem trzymającym całą konstrukcję państwa jest oświata. Znacie Państwo powiedzenie z historii, takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. A zatem pokazywano istotę, wagę oświaty, potrzebę dbania o odpowiednie wykształcenie przyszłych pokoleń. Ponadto, proszę Państwa, uniwersał był skierowany do części nauczycieli, dyrektorów, rektorów szkół z potrzebą, z taką prośbą o nadsyłanie projektów oświatowych. Tak jak Państwu wspominałam, zespół pierwszych komisarzy to politycy, a zatem ci politycy pytają się osób znających na oświacie, jak mamy zreformować. Przyślijcie nam pomysły, projekty na reformowanie oświaty. Odzew był bardzo duży, proszę Państwa. Przysłano szereg różnorodnych projektów, pomysłów na reformowanie oświaty, ale wśród nich najważniejsze są następujące. Projekt Franciszka Bielińskiego, który pokazuje, że należy oświatą objąć wszystkie stany. A zatem, pamiętacie Państwo, mamy społeczeństwo stanowe, stan duchowieństwa, szlachty, mieszczaństwa i chłopstwa. I nie może być tak, pisze Bieliński, że tylko jest wychowywana szlachta, a gdzie mieszczaństwo, gdzie chłopi, prawda? A zatem szkoła powszechna dla wszystkich stanów społecznych. Kolejny projekt, projekt Adolfa Kamińskiego, pokazuje, że potrzeba jest rozwijania szkół zawodowych, szkół dla rzemieślników, dla kupców. Państwo wiecie prawdopodobnie, że Polacy w historii byli tacy bardzo ostrożni z rozwojem handlu. Znamy Wokulskiego, który był w towarzystwie tak trochę, że tak powiem, z boku, ponieważ był to kupiec, więc nie przystawał do ziemiaństwa. Co prawda to już jest XIX wiek, ale podobnie było i w czasach odleglejszych. A zatem należało zachęcić Polaków właśnie do rozwoju handlu, przemysłu. Kolejny projekt to był projekt Ignacego Potockiego, który pokazywał, że musi być rozwój całego systemu szkolnego od szkół elementarnych, pośrednie i powyższe. I proszę Państwa, jeszcze jeden projekt, bardzo ważny i istotny, który pokazywał, że potrzebna jest edukacja obejmująca całą osobowość człowieka, a więc edukacja fizyczna, edukacja moralna i edukacja oczywiście umysłowa. Wszystkie te projekty Komisja Edukacji Narodowej zebrała i oto zaczęła powoli wprowadzać reformy. Kto wprowadzał reformy? Kto zajął się reformowaniem oświaty w drugiej połowie XVIII wieku? Proszę Państwa, Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. W ramach Komisji Edukacji Narodowej powołano takie ciało pedagogiczne, instytucję złożoną z nauczycieli, pedagogów, rektorów szkół.
Przypominam, zespół pierwszych komisarzy, czyli Ministerstwo Edukacji, to politycy, a tu byli potrzebni znawcy oświaty, znawcy pedagogiki. A zatem założone w 1775 roku z inicjatywy Ignacego Potockiego Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych przeprowadzało reformę. Kto wchodził w skład tego towarzystwa? Wszyscy ci, którzy się znali na oświacie, a najczęściej to byli właśnie pijarzy, zakonnicy, tak jak wspominany, ale już nie żyjący ksiądz Stanisław Konarski, byli to, proszę Państwa, eks-jezuici i oczywiście osoby świeckie, ale wśród nich były osoby, które prawdopodobnie, nazwiska, które prawdopodobnie gdzieś tam słyszeliśmy, między innymi Hugo Kołłątaj, między innymi właśnie Grzegorz Kniaziewicz, Antoni Popławski, ale też Franciszek Zabłocki, znany komediopisarz, ale też Szczepan Hołowczyc. Zawsze się zastanawiam, czy to z tych Hołowczyców, ale jeszcze do tego nie doszłam. A zatem, proszę Państwa, Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych gromadziło znanych ludzi, ważnych ludzi, ale przede wszystkim ludzi, którzy się znali na oświacie. Jakie były kierunki działalności towarzystwa? Co towarzystwo czyniło? Proszę Państwa, towarzystwo po pierwsze zajęło się opracowaniem nowych programów nauczania. Wspominałam, że wcześniejsza szkoła jest szkołą łacińską, a zatem jak zmieniła się szkoła za czasów Komisji Edukacji Narodowej? Bardzo istotnie. Otóż przede wszystkim wprowadzono język ojczysty jako język wykładowy. Pierwszy raz, drodzy Państwo, w historii polskiej oświaty mamy szkołę po polsku. Język ojczysty. Wprowadzono szereg przedmiotów, których zadaniem było właśnie wychowanie obywatela dobrego, mianowicie prawo, ekonomię, szczególnie właśnie w szkołach średnich, historię, która miała wzmacniać poczucie narodowe. Wprowadzono przedmioty matematyczno-przyrodnicze, a zatem biologia, zoologia, botanika, ale również fizyka, matematyka, chemia, mineralogia, hydraulika, mechanika, proszę Państwa. Tych oto przedmiotów uczono w szkołach średnich. Wprowadzono wychowanie fizyczne, początki medycyny, higieny. A zatem proszę zobaczyć, jakże obszerny, bogaty był to program nauczania, a jednocześnie użyteczny, jednocześnie powiązany z gospodarką i z życiem XVIII-wiecznej Polski. Drugi kierunek działalności Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych to było, proszę Państwa, opracowanie nowych podręczników. Wszyscy doskonale wiemy, jakże ważny jest podręcznik w procesie nauczania i uczenia się. I oto, proszę Państwa, potrzeba była nowych podręczników, bo skoro mamy nowe programy, to koniecznie nowy podręcznik. Jaki podręcznik? Proszę Państwa, podręcznik przede wszystkim napisany w języku polskim. Sprawa podręcznika była bardzo istotna w działalności komisji. Ogłoszono konkursy na podręczniki, bądź zlecano napisanie podręczników i postawiono im bardzo wysokie wymagania. Podręczniki miały być dostosowane do rozwoju dziecka. Miały zawierać najnowszą wiedzę. Miały zawierać bibliografię, pytania, a zatem miały uczyć myśleć i miały być oparte na poznaniu zmysłowym, czyli miały zawierać materiał ilustracyjny, który zawsze pomaga w uczeniu się. Ponadto Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych prowadziło nadzór i kontrolę szkół. Dzisiaj nadzór pedagogiczny prowadzi Kuratorium Oświaty. W naszym rejonie mamy zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, które zajmuje się nadzorem pedagogicznym wszystkich placówek oświatowych. Za czasów komisji nie było takiej instytucji. Oto na początku sami pierwsi komisarze jeździli po całej Polsce, a przypominam, że ówczesna pierwsza Rzeczypospolita to korona, czyli ziemie polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, które wchodzi w skład Rzeczypospolitej, a więc było po czym jeździć, czy to zima, czy to deszcz, proszę Państwa, konno jeżdżono i kontrolowano te szkoły.
co było zadaniem wizytatorów. Nie tylko kontrolowanie, rozwożenie podręczników. Tą drogą dostarczano podręczniki do szkół komisji. Czasami rozsądzano jakieś trudne sprawy. Czasami trzeba było, proszę Państwa, zmotywować nauczycieli do pracy według zasad komisji. My sami wiemy, że czasami nauczyciele troszeczkę muszą być zmotywowani. Zatem, proszę Państwa, a jeszcze, jeśli uświadomimy, że tymi nauczycielami byli eks-jezuici, nauczeni, przyzwyczajeni do uczenia po łacinie, według starych zasad, pamięciowych metod, więc tym bardziej trzeba było dopingować tych nauczycieli do pracy według zasad i nowych metod wprowadzanych przez Komisję Edukacji Narodowej. Proszę Państwa, i ostatnia rzecz, bardzo istotna, mianowicie Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych tworzyło ustawy szkolne. Ustawy oświatowe były już znane w historii. Ustawy oświatowe tworzył zakon jezuitów, ustawy oświatowe tworzył zakon PR-ów, ale oto Ministerstwo Oświaty, pierwsze Ministerstwo Oświaty w Polsce, właśnie Komisja Edukacji Narodowej, również tworzy prawo oświatowe. Inicjatorem tych ustaw był Antoni Popławski. Mamy dwie daty, które pokazują nam powstanie ustaw. Rok 1783 to zatwierdzenie tych ustaw i wdrażanie, powolne oczywiście, w życie. Proszę Państwa, ustawy regulują całokształt życia oświatowego ówczesnej Polski. I z całą pewnością i z wielką odpowiedzialnością stwierdzam, że one budzą podziw ze względu na to, co zawierają, ze względu na różne rozwiązania dydaktyczne, wychowawcze, administracyjne. Są bardzo nowoczesne, cechuje je głęboki humanizm, cechuje je też utylitaryzm, użyteczność, uwzględnienie warunków oświaty polskiej XVIII wieku. Co zawierają ustawy? Otóż po pierwsze ustawy zawierają nowy ideał wychowawczy, a zatem odpowiadają na pytanie, jakiego człowieka mamy wychować w końcu tego XVIII wieku. Tak jak już tu dzisiaj wielokrotnie mówiłam, przede wszystkim dobrego Polaka, a więc człowieka, który ma poczucie tożsamości narodowej, który zna język polski, który nie, tak jak pisał i ośmieszał Niemcewicz, że Polska jest papugą narodów, a więc nie tylko zachwyca tym, co jest obce, ale również zna wartość swojej kultury. Wychowanie Polaka. Po drugie, chodziło o wychowanie dobrego obywatela, więc o stosunek do państwa, o posłuszeństwo wobec władzy, o wykonywanie zarządzeń władzy, o dbanie o własne państwo. To była istota tego nowego ideału wychowawczego wprowadzonego przez komisję. Komisja również chciała wychować dobrego, proszę Państwa, patriotę, człowieka, który kocha swój kraj, który jest emocjonalnie z nim związany. Komisja chciała też wychować dobrego gospodarza. Człowiek komisji to ma być człowiek, który dba o swój majątek, a nie przegra w kości, przepije, przetrwoni, nie dba o poddanych, proszę Państwa. To ma być człowiek, który pomnaża swój majątek, który dba o swój majątek, który również dba o swoich poddanych. Ma być dobrym gospodarzem, dobrze zarządzającym, dopilnującym swojego, dzisiaj byśmy powiedzieli, biznesu. Taki oto miał być ideał wychowawczy komisji, który ostatecznie został też określony mianem człowiek. Po prostu chciano wychować człowieka i określono go słowami następującymi, żeby jemu było dobrze i z nim było dobrze. Dobrze by nam było tak, prawda, dzisiaj również. Proszę Państwa, co jeszcze wprowadza Komisja Edukacji Narodowej? Co wprowadzają ustawy? Otóż ustawy wprowadzają hierarchiczny ustrój szkolny. Budują nowy ustrój szkolny. Na, byśmy powiedzieli, górze tej drabiny jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, czyli Komisja Edukacji Narodowej. Komisji były podporządkowane istniejące wówczas dwa uniwersytety, w Wilnie i w Krakowie, które po reformie nosiły nazwę szkół głównych. Szkoła Główna Koronna kontrolowała i zawiadywała szkolnictwem w Koronie,
Natomiast Szkoła Główna Litewska kontrolowała, nadzorowała, zawiadywała szkolnictwem na Litwie. Jeszcze raz przypominam, jesteśmy Rzeczypospolitą Obojga Narodów. Proszę Państwa, szkołom głównym podlegały szkoły średnie. Pierwszy stopień tej szkoły średniej to były szkoły wydziałowe. Szkoły wydziałowe mieściły się w każdym mieście wojewódzkim. Było 10 szkół wydziałowych, 6 w Koronie i 4 na Litwie. Szkołom wydziałowym z kolei, znowu niżej schodzimy piętro, szczebelek tej drabiny niżej, podlegały szkoły podwydziałowe, czyli średnie niższego stopnia. No, dzisiaj pewnie byśmy w przybliżeniu określili, że tak jak współczesne gimnazja. Szkoły podwydziałowe mieściły się w każdym mieście powiatowym i było ich 64 w całej Rzeczypospolitej. I na dole tej drabiny były szkoły elementarne i pensje żeńskie. Proszę zobaczyć, co uczyniły ustawy, co uczyniła komisja. Komisja uczyniła jednolity system szkolny, spójny, powiązany ze sobą, połączony. Wszystkie elementy tego systemu, wszystkie placówki oświatowe były ze sobą powiązane, współzależne od siebie. To było również wielkie osiągnięcie Komisji Edukacji Narodowej. Proszę Państwa, co jeszcze wprowadziły ustawy? Mianowicie świecki stan akademicki, świecki stan nauczycielski. Dzisiaj możemy powiedzieć, że zawód nauczyciela powstał za czasów Komisji Edukacji Narodowej, bo oto Komisja Edukacji Narodowej ustala, że nauczyciel ma być pracownikiem państwowym, nauczyciel ma być pracownikiem świeckim, nauczyciel ma być wynagradzany przez państwo. I to, co mnie się zawsze podoba, po 20 latach pracy na emeryturę można było iść za czasów komisji. I zawsze to powtarzam, że ja już byłabym dawno na emeryturze. Więc proszę Państwa, no ale dzisiaj muszę jeszcze pewnie sporo lat przepracować. Ponadto, proszę Państwa, Komisja Edukacji Narodowej ustala zakres praw, ustala zakres obowiązków nauczycielskich i ustala też szkoły dla kształcenia nauczycieli. Otóż powołała 2 seminaria nauczycielskie przy uniwersytetach w Krakowie i Wilnie. Proszę sobie wyobrazić, że była wielka selekcja do tych seminariów, że przyjmowano osoby zdrowe, pięknie mówiące. Selekcja obejmowała również stronę fizyczną człowieka, a także sferę moralną. Nauczyciel miał się dobrze prowadzić. Skoro uczył nasze dzieci, to miał się dobrze prowadzić. W seminariach nauczycielskich uczono oczywiście języka ojczystego, uczono tych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, o których wspominałam, prawa, ekonomii i innych przedmiotów, ale chcę Państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie uczono też takich zagadnień praktycznych. Jak uprawiać rolę, jak hodować zwierzęta, jak handlować, jak wystrajać domy na przykład. A więc proszę zobaczyć, uczono tego wszystkiego, co później było przydatne nauczycielowi, szczególnie nauczycielowi szkoły elementarnej, w jego pracy. Bo proszę Państwa, Komisja Edukacji Narodowej bardzo dużą nacisk duży położyła na nauczyciela szkoły elementarnej, który miał być na wsi krzewicielem kultury, który miał być na wsi osobą, która szerzy higienę, oświatę, wychowuje nie tylko dzieci, ale wychowuje również całą społeczność wiejską, który ten nauczyciel oto miał być takim pośrednikiem między mieszkańcami wsi a administracją, pomagać miał załatwiać różne sprawy, formułować pisma, właśnie pokazywać, jak dbać o czystość, o higienę, wystroić dom i tak dalej, i tak dalej. A więc proszę zobaczyć, jaka obszerna działalność społeczna również należała do nauczyciela. Proszę Państwa, ważną, istotną sprawą, która znajduje się w zapisach ustawowych komisji, jest kształcenie kobiet. Panie tutaj przeważają na sali, widzę też miłych panów, ale proszę Państwa, kształcenie kobiet, tak jak być może Państwo wiecie, było trudne w historii. Często ta kobieta gdzieś tam była na drugim miejscu i najczęściej szkoła od czasów starożytnych była szkołą męską, stety czy niestety, ale tak właśnie było.
I oto jest Komisja Edukacji Narodowej. I Komisja Edukacji Narodowej stwierdza następująco. Otóż mówi tak. Szkoła, przepraszam, kobieta nie może być nieczynną częścią narodu i społeczeństwa. Kobieta nie może być nieczynną częścią narodu i społeczeństwa. Co to znaczy? To oznaczało, że kobietę również należy wychować jako dobrą nie tylko matkę, żonę i gospodynię domową, ale również jako obywatelkę, patriotkę, jako Polkę, jako osobę, która wie, co się dzieje wokół niej. Bo skoro to ona wychowuje znowu swoje dzieci, to sama musi być świadoma. Dalej, proszę Państwa, zreformowano prywatne, płatne szkoły dla kobiet, czyli pensje żeńskie, wprowadzając w nich język ojczysty, oczywiście przedmioty matematyczno-przyrodnicze, historię, ale także grę na instrumencie, ale także kwestie higieny, leczenia i to wszystko, co każda z nas, drogie panie, robi we własnym domu. Tutaj pani doktor pokazuje, żebym już powoli kończyła. A zatem, proszę Państwa, co jeszcze wprowadzały ustawy? Oświatę dla ludu, szkoły elementarne miejskie i wiejskie. Te miejskie to były szkoły tak zwane większe, obejmowały większy program, szerszy. Ponadto różniły się takimi właśnie sprawami zawodowymi. Na wsi uczono rolnictwa, hodowli zwierząt, uprawy roli. W mieście uczono handlu, rzemiosła. Proszę Państwa, oświata ludu najmniej wyszła, że tak powiem, komisji, ponieważ zabrakło funduszy, ponieważ mimo, że to była świecka szkoła, to często uzależniano ją od proboszczów, bo to przy kościele były salki, w których uczono. I proszę Państwa, żebyśmy mieli taką świadomość, że nie było tak, że w każdej szkole, przepraszam, w każdej wsi była szkoła elementarna. Za czasów komisji jedna szkoła elementarna przypadała na 10 wsi. Komisja Edukacji Narodowej przeprowadza również reformę uniwersytetów. I tu króciutko. Hugo Kołłątaj, mając 27 lat, został rektorem Uniwersytetu Krakowskiego, Szkoły Głównej Koronnej. I tylko jedną rzecz wskażę. Mając 27 lat, pomnożył majątek Akademii 30-krotnie, a nawet więcej, bo z 3 tysięcy do 35 tysięcy. Biznesmenem był dobrym. Marcin Poczobut-Odlanicki zreformował Akademię Wileńską. I jeszcze bardzo ważna rzecz na koniec. Ustawy zawierały nowe metody nauczania i wychowania. Mianowicie nie uczymy już pamięciowo za czasów komisji. Szkoła ma opierać się na poznaniu zmysłowym. Ma najpierw pokazać, jak się dzieje, a dopiero na tej podstawie uczyć. Wprowadza się samorządy szkolne, internaty, wprowadza się uroczystości szkolne, wprowadza się, proszę Państwa, wycieczki szkolne, wprowadza się teatry szkolne, metody analityczne, syntetyczne, dyskusje, prace domowe, a zatem to wszystko, na czym my dzisiaj pracujemy. Kończąc, dlaczego 14 października obchodzimy Dzień Nauczyciela? Proszę Państwa, dlatego, że osiągnięcia i dorobek Komisji Edukacji Narodowej, która powstała 240 lat temu, 14 października 1773 roku, były tak wielkie i tak znaczące nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, że dzisiaj ten dzień chcemy uczcić i pamiętać. I każdego roku, 14 października, szanujemy wszystkich nauczycieli, cenimy nauczycieli zasłużonych i pamiętamy, że była taka instytucja, jaką jest Komisja Edukacji Narodowej, która odegrała niezwykłą rolę w historii Polski i w historii Europy, ponieważ na dokonaniach komisji opierały się różne kraje europejskie, między innymi nasi zaborcy, Rosja, Prusy, Austria, wzorowały się na Komisji Edukacji Narodowej, zakładając swoje ministerstwa oświaty. Pięknie Państwu dziękuję. Bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich pragnę podziękować pani profesor Elżbiecie Magierze
za to, że teraz chyba nie mamy już wątpliwości, dlaczego dzień 14 października jest świętem dla nas wszystkich. Ja oczywiście również, pamiętając dorobek Komisji Edukacji Narodowej, chcę raz jeszcze powiedzieć, że dla nas w kształceniu pedagogów, ale myślę, że w ogóle w budowaniu takiej świadomości, bo tutaj doktor Elżbieta powiedziała o tym ideale Polaka, obywatela. Zawsze, gdy rozmawiamy ze studentami, staramy się podkreślać to osiągnięcie, jakim było powołanie Komisji Edukacji Narodowej w tak trudnym dla nas okresie XVIII wieku, kiedy Polska znikała z mapy Europy, świata, a jednak stać nas było na taki wielki pomysł edukacyjny. Pierwsze w Europie Ministerstwo Edukacji, czego jesteśmy spadkobiercami dzisiaj. Dziękuję bardzo pani profesor. I teraz tradycyjnie, jeżeli państwo macie ochotę zadać pani profesor pytania, to jesteśmy na to przygotowani. Bardzo proszę. Pani Michale, ja chyba poproszę o pomoc. Czy ktoś z państwa chciałby zadać pani profesor? Jest pani. Pani profesor, chciałam zapytać się o rzecz niemerytoryczną, bym powiedziała, na tyle tego wystąpienia, chociaż nawiązującą do postaci, które tutaj pokazały się na planszach. Pani mówiła, że wymieniając nazwisko Hołowczyca, że sobie nie zadała trudu, chociaż cały czas myśli, czy to może są jakieś powiązania z tym nazwiskiem do obecnego. No, wiemy. Znaczy ja nie bardzo wiem, jaką dyscyplinę sportową ten pan reprezentuje, nie pamiętam. Ale chodzi mi o to, że w Szczecinie jest ulica Stanisława Dibuła. I ja się chciałam zapytać, czy w świetle tego nazwiska, które tutaj jest na planszy, to czy o niego chodzi, czy o zupełnie kogoś innego? Tak, proszę państwa, Dibuła był członkiem Komisji Edukacji Narodowej, Dibuła był członkiem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, Dibuła wcześniej pracował w Szkole Rycerskiej, tutaj wspominanej przeze mnie, a więc w Korpusie Kadetów. Był również Dibuła autorem podręczników, a zatem w XVIII wieku, w drugiej połowie XVIII wieku, był dla Polaków bardzo ważną, znaną postacią, a szczególnie w działalności Komisji Edukacji Narodowej odegrał bardzo ważną rolę. I to ten Dibuła. Ma pani rację. Zachęcam państwa oczywiście do stawiania pytań. Mogą być luźno związane z tematem, postaram się w jakiś sposób ustosunkować, albo do głosu w dyskusji oczywiście, bo to niekoniecznie mogą być pytania. To może być państwa głos w dyskusji. Dzięki. Niemcewicz powiedział, że Polska jest papugą narodów. Czy pani profesor nie uważa, że to powiedzenie jest nadal aktualne? O, proszę państwa, to jest temat na kolejny wykład. Jeśli pani doktor mnie zaprosi, to nie wiem, czy tego się podejmę wykładu, ale bardzo chętnie jeszcze u państwa byłabym. Czy Polska jest papugą narodów nadal? Chyba muszę tutaj w sposób salomonowy odpowiedzieć i tak i nie, proszę państwa. Tak, bo w dobie globalizacji nie możemy inaczej się zachować, nie możemy odgrodzić się przysłowiowym murem chińskim, który sprawi, że będziemy państwem zamkniętym na to, co dzieje się w Europie i świecie. Pewne trendy ogólne, które są w Europie, które są na świecie, one nas dotykają i niekoniecznie one zawsze się nam podobają. Zresztą, proszę państwa,
Ja tak może trochę historycznie odpowiem. Proszę zobaczyć, że zawsze kolejne pokolenie młode, które przychodzi, jest inne, a my dorośli i starsi i w średnim wieku uważamy, że ono jest może nawet trochę gorsze, może nawet trochę złe. No, a tutaj odwołam się do Państwa pamięci również. Proszę zobaczyć, ile zmian zaszło w ciągu mojego życia, naszego życia. Zmian politycznych, społecznych, gospodarczych. I dzisiaj trudno nam jest odpowiedzieć na pytanie, czy to, co się dzieje dzisiaj, to jest dobre czy złe. Nie można chyba oceniać spraw współczesnego życia w kategoriach tylko moralnych. A z drugiej strony trudno nie przyznać racji, żebyśmy znali języki obce, żebyśmy otwierali się na innych, żebyśmy próbowali żyć w społeczeństwie wielokulturowym, żebyśmy próbowali żyć obok tego innego. Ja zawsze mówię, że tym innym dla mnie to jest mój mąż. Żebyśmy, proszę Państwa, próbowali żyć właśnie w społeczeństwie, które jest zróżnicowane. Ale jednocześnie, rozumiem tutaj Pani obawę, ale jednocześnie cenili to, co jest nasze, polskie, rodzime, bo my naprawdę, proszę Państwa, mamy ogromny dorobek oświatowy, naukowy, intelektualny, ale również kulturowy. I sama gdzieś kiedyś, dawno temu, byłam członkinią zespołu pieśni i tańca i troszeczkę tańczyłam. I wiecie mi Państwo, jaka to była frajda dla młodego człowieka, jakie są przepiękne polskie tańce i przepiękne polskie stroje ludowe. I teraz kwestia jest taka, ile Europy i świata w Polsce, a ile Polski w Polsce. A zatem kwestia zachowania właściwych proporcji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie albo podzielić się refleksją? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję. Dziękuję Pani Profesor i rozumiem, że ta deklaracja kolejnego wykładu została publicznie złożona i na pewno z niej skorzystamy. Z największą przyjemnością. Dziękuję bardzo. Proszę pozostać z nami jeszcze.